Widzisz pan? To jest już dla mnie nie przyjaciel, tylko przyjaciel dla Meksykana i przyjaciel dla z krzaku tego Mariusza. No widzieliście, co bo on oni się dogadali się ta, z trzech i jak tak ja dalej. Z nim tak. Się nie widuję. No, na razie, dziękuję za rozmowę, bo nie mogę rozmawiać. Ja z dwa miesiące go nie widziałem na oczy. Tak samo dobra, tego nie znam. Dobra, dziękuję. Kłamca, co ja napisałem? To temu ja się wyprowadzę stąd. A co na mnie piszesz? Bo napisz prawdę. No co? Że mój kanał to prywatny, a za swój kanał, za reklamy dostaję jakieś pieniądze? A jak ten przyjedzie Dominik, to ja powiem mu. Masz liść? Masz ze mną się rozliczyć się. Jak się rozliczyć? Za co? Ja wiem za co. No za co on ma się rozliczyć? Ja mu powiem. To mój kanał, ty nagrywałeś w nim. Ja wiem psie. Za co on ma się. Ty psie! Jedź jeszcze po mnie. Niech ludzie słyszą. Jeszcze nie słyszą. Jeszcze ma się rozliczyć. To mój komputer, moje kamery, internet płacę, światło wszystko płacę, a to wszystko twoje. Tak? Ja mam wszystko dla ciebie oddawać. I zdechnąć. Ludzie mówią... Jak ty wyglądasz taki gruby, ledwo chodzi. Ludzie mówią, żeby ty płacił jeszcze za mieszkanie. Tak, ile? Powiedz ile? 1000? Powiedz ile? 400 zł. Tak ludzie mówią. To za co ja mam za 400 zł? Za ten kawałek łóżka? Do mnie nie miej pretensji, tylko miej do ludzi. Nawet wanny nie ma. Ja w tej wannie przez 3 lata się nie kąpałem. Dziś powiedz na lajcie całą prawdę dla ludzi. O. W misce trzeba się myć. Cały. O. Całą prawdę powiedz. W syfie siedzieć. Całą prawdę powiedz. Poodkurzałem dzisiaj. Ja sam bym odkurzył. Ta, srałbyś. Tak, tam drogo kto mył okna i mył kuchnię całą, wszystko mył. To ty mył, tak? Ocieplał okna na zimę. Ja dzisiaj kupię, jutro pojadę gąbki i ocieplę. Tak są gąbki. To są ocieple, niedługo nie będzie. Zamiast powiedzieć, że przychodzi, będzie lato całe te, żeby nazbierać, żeby chociaż z pół czy tonę węgla, pół, a tonę węgla kosztuje 800 zł. Ja wózek a on bo mam wózek i pomalutku będę ciągać z Carrefouru te palety wózkiem. Tak, ile masz drzewa? No zacznie też padać, to wszystko. I będę drzewa piłować, i będę ciągać palety. W syfie mieszkać całe życie. 400 zł za syf. O, było ogłoszenie. 100 zł. 3-4 palety przywożę, przywożę. A mówiłeś, przepraszam bardzo, mówiłeś, że żebym ja był twoim opiekunem. Tylko nie ma jak ten... Jakim opiekunem? Żebym ja był twoim opiekunem. Może myć ciebie. Wszystko prać, a ty i cię karmić, święta wszystkie robić, opiekunem. A może, on napisał kłamca. A może przyjadę ten wózkiem. To widzicie jaki ten człowiek jest. Ja zawsze kłamca. A co ty, prawdę gadasz? Chociaż jestem komunistą, jestem szmatą, gnojem, nie wiadomo jakim. To twoje słowa, nie moje. A jak ty na mnie mówisz, że śmierdzący? A co, ja nie mogę sobie gdzie indziej sobie spać? Odpoczyna mój organizm i głowa, a nie wysłuchiwać, nie wiadomo, i wyrywać. No, dla komputerowca dałeś 100, a dałem ci na zakupy, miałeś 5 zł. Powiedziałeś, że za twoje. Jak przychodzą, ile razy jak przychodzili? Po 10 czy po 20 zł w liście, w paczkach. I ja od razu dzieliłem się z tobą. A ty nie dzieli się, bo ty jesteś zachłanna bestia. Na razie.